A z nami jest już profesor Olgierd Annusewicz, politolog. Dzień dobry. Dzień dobry. O jedną improwizację za daleko. Tak podsumował pan słowa Jarosława Kaczyńskiego o kobietach i o dawaniu w szyję, żeby zacytować. Czy one zaszkodzą prezesowi, czy one zaszkodzą, czy, że tak powiem, ta improwizacja zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości? Znaczy, tu dwie uwagi. Mój komentarz dotyczy tego, w jaki sposób pan prezes, przynajmniej w moim odbiorze, przygotowuje się do swoich wystąpień. I rzeczywiście mam taką tezę, że to są wystąpienia przygotowywane, natomiast przeplatane są improwizacjami i tu akurat ta improwizacja była nieprzygotowana i ani sam pan prezes, ani nikt z jego współpracowników nie oszacował ryzyka związanego z tą wypowiedzią. Czy jemu to zaszkodzi? Na pewno nie pomoże, ale tak naprawdę może pomóc konkurencji. Bo teraz popatrzmy na to z następującej perspektywy. Jeżeli popatrzymy sobie na ludzi, którzy poczuli się urażeni tą wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego, to prawdopodobnie... A jest ich dużo? Tak, to jest ich dużo, ale prawdopodobnie nie jest to elektorat, twardy elektorat Jarosława Kaczyńskiego. A nawet jeśli wśród elektoratu Jarosława Kaczyńskiego są młode kobiety, które mogłyby się poczuć urażone, to mechanizmy psychologii polityki będą prowadziły do tak zwanej redukcji dysonansu poznawczego, czyli ktoś, kto jest zwolennikiem PiS-u, pomyśli sobie, a tak powiedział, on tak na pewno nie myśli, to tylko taka figura, prawda? Jakoś będą się starały to tłumaczyć. Przeciwko czy oburzone są osoby, które do grona elektoratu PiS-u nie należą, ale i tutaj jest tak naprawdę największe ryzyko po stronie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że kampania wyborcza, w kampanii wyborczej nie chodzi tylko o to, żeby na mnie głosowało jak najwięcej wyborców, ale chodzi także o to, żeby jak najmniej głosowało na moją konkurencję. I tą wypowiedzią Jarosław Kaczyński powoduje, że jakaś część tych oburzonych kobiet zagłosuje na konkurencję, a mogłaby na przykład nie pójść do wyborów. A sam Jarosław Kaczyński mówił podczas tego samego spotkania, że odpuśćmy sobie ten elektorat, który nas nie kocha, bo oni nas nigdy nie pokochają, ale musimy sięgnąć po ten elektorat taki umiarkowany, który się waha, czy pójdzie do wyborów, czy nie pójdzie do wyborów i ewentualnie jak zagłosuje i jak na to, jaki wpływ na tą sytuację ma ta wypowiedź prezesa. Diagnoza jest słuszna, ale realizacja fatalna. To znaczy właśnie to chciałem przed chwilą powiedzieć, znaczy, że jeżeli mamy umiarkowany elektorat, to tego umiarkowanego elektoratu nie będziemy w stanie zjednać wypowiedziami o charakterze radykalnym, skrajnym, kontrowersyjnym. Tak? Elektorat niezdecydowany, elektorat umiarkowany to są raczej ludzie, którzy wolą być przekonywani w sposób pozytywny, a nie w sposób negatywny, czyli no, przekonywanie negatywne oznacza, że przekonuje, że ktoś jest zły, w związku z tym zagłosuj na mnie, albo ktoś się źle zachowuje, w związku z tym ja będę tym wyborem trochę mniejszego zła. Tutaj pan prezes Kaczyński niestety, ale niestety dla siebie, czy dla swoich wyborców, sam pozycjonuje się w roli takiego większego zła, no i powoduje, że jego konkurencja de facto zyskuje. Co zresztą widać po reakcji wszystkich przedstawicieli opozycji. Znaczy wszyscy się na tę wypowiedź rzucili i słusznie z takiej strategicznej perspektywy, bo dla każdego, czy to dla pani poseł Dziemianowicz-Bąk, czy to dla posłanek Koalicji Obywatelskiej, to jest ogromna szansa. Oni mówią, patrzcie jaki jest Kaczyński, patrzcie jaki jesteśmy my, kogo wybierasz. Kogo wybierasz, kogo wybieracie, tak? Panie profesorze, to nie jedyny problem Jarosława Kaczyńskiego, te jego słowa. Jeszcze większym problemem jest brak pieniędzy z Brukseli. I tutaj pojawiły się takie informacje, że prezes PiS jest gotów pozbyć się Zbigniewa Ziobry. Takie
pogłoski pojawiły się niedawno. Czy to są pobożne życzenia premiera i jego otoczenia, który walczy o te pieniądze z Brukseli, czy coś jest na rzeczy? Słyszę o tym od 4 lat, albo i nawet dłużej. Niezależnie od naszych politycznych sympatii, to jak się tak popatrzy na różne kryzysy, w które wpadało Prawo i Sprawiedliwość, czy rządząca koalicja, to myślę sobie, że optymistycznie dla Zbigniewa Ziobry powiem, połowa z nich była wywołana bezpośrednio albo przez Zbigniewa Ziobrę, albo przez polityków Solidarnej Polski. I do tej pory to się nie zmieniło. Była taka szansa mniej więcej 2 lata temu, o tej porze roku rozmawialiśmy z dziennikarzami o takim pomyśle, a nóż widelec będą, Jarosław Kaczyński wyrzuci z rządu, czy też ze swoich list polityków Zbigniewa Ziobry. Tak się nie stało. Polityków Zbigniewa Ziobry, jego samego, tak się nie stało. Była mowa o rekonstrukcjach, w których Solidarna Polska miałaby już potem nie uczestniczyć w rządzie. Tak się nie stało. Na dzisiaj Jarosław Kaczyński do sprawnego funkcjonowania, czyli do przegłosowywania tych ustaw, które są dla niego kluczowe, potrzebuje głosów i Zbigniewa Ziobry, i jego posłów, którzy są bardzo solidarni, którzy są dużo bardziej zdyscyplinowani niż posłowie Porozumienia, którzy się, tak powiem, rozpierzchli na lewo i prawo dość szybko. W przypadku polityków, których do polityki wsadził czy wciągnął Zbigniew Ziobro, oni są dużo bardziej lojalni wobec swojego lidera. Nie spodziewałbym się tutaj innej sytuacji niż taka trochę walka podjazdowa, to znaczy okej, możemy się trochę trochę taki wrestling, jeżeli wie pani, co mam na myśli, tak? Znaczy, że oni od czasu do czasu będą sobie wymierzać ciosy, ale nie chodzi o to, żeby zabolało, chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że tam coś się między nimi dzieje. Ale czy nie jest tak, że Jarosław Kaczyński jednak przed samymi wyborami będzie chciał się pozbyć Zbigniewa Ziobry i zrobi to, bo Zbigniew Ziobro, nawet gdyby Jarosław Kaczyński wygrał kolejne wybory, wcale mu nie będzie potrzebny, a wręcz prezes chyba żałuje bardzo, że wziął go na listy podczas ostatnich wyborów. Znaczy, to pobawmy się trochę w Machiavellego. Bawmy się. Bo Machiavelli, gdyby był na miejscu prezesa Kaczyńskiego, albo gdyby był doradcą prezesa Kaczyńskiego, doradziłby mu następującą rzecz. W dzień poprzedzający złożenie list do PKW wykreśl z nich wszystkich kandydatów Solidarnej Polski. No właśnie o tym mówię. To powoduje, że ci politycy nie będą mieli możliwości kandydowania i na 4 lata zostaną, co najmniej, znaczy przynajmniej na 4 lata, albo przynajmniej zakładając tradycyjny układ kadencyjny, zostaną wykluczeni z bieżącej polityki i z finansowania i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy w Polsce jest polityk, który byłby skłonny do takiego działania, które też, umówmy się, jest działaniem machiavellicznym, a zatem no, mimo wszystko wiąże się też z jakąś nieuczciwością, jakimś złamaniem słowa danego sobie w ramach ugrupowania politycznego, z ograniczeniem totalnym zaufania pomiędzy ugrupowaniami prawicowymi. To nie sądzę, żeby do czegoś takiego mogło dojść. Chociaż wersja pośrednia, czyli zrezygnowanie z koalicji Solidarną Polską na kilka miesięcy przed wyborami, to jest nadal ryzykowne dla Jarosława Kaczyńskiego, no bo będzie oznaczało -2, -3, a może -4 punkty w wyborach, jeżeli chodzi o poparcie. Natomiast no, spowoduje, że nawet jeżeli w kolejnym Sejmie Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość będą w opozycji, no to w tej opozycji parlamentarnej będą jedynymi przedstawicielami ugrupowań prawicowych. A jaka jest dzisiaj sytuacja Mateusza Morawieckiego? Nikt tego nie wie. To znaczy, zakładam, że to jest trochę taka sytuacja jak Jerzego Buzka. Czyli taka sytuacja, w której
jego działania i jego decyzje bardzo mocno zależą od liderów ugrupowań, które tworzą rząd, a jednocześnie jest na tyle mocna, że nie ma takiej możliwości, żeby premierem został ktokolwiek inny. Dlatego, że otwarcie takiej listy, a może ten, a może tamta, do tego jeszcze otwarcie kolejnych dyskusji, kto ma zająć które stanowisko w którym ministerstwie, no to jest nie do przegłosowania, także biorąc pod uwagę to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli w kontekście relacji pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską, tak zwanym planktonem, który też zasila Zjednoczoną Prawicę. W tym sensie to jest taka słabosilna pozycja. On jest nie do usunięcia, natomiast no, mocno ogranicza się jego wpływu, co widać choćby po obsadzie w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I nie mówię tylko o samym marszałku Kuchcińskim, ale też o kolejnych ruchach kadrowych. Dokładnie, ale premier też pomrukuje coś o rezygnacji z tarcz inflacyjnych, próbując taką złość przekierować na Komisję Europejską, że to Komisja Europejska tutaj nie pozwala na obniżki VAT-u na energię i na paliwa. Jaki to będzie miało wpływ na, no, na przyszłość Prawa i Sprawiedliwości i obozu Zjednoczonej Prawicy? Dobrze, na pewno część wyborców rzeczywiście da się przekonać, że likwidacja tarczy inflacyjnej, co w zasadzie nazwijmy rzecz po imieniu, co będzie oznaczało drastyczny wzrost cen, a zatem pogłębienie inflacji, a zatem spodziewane kolejne podwyżki stóp procentowych, zubożenie społeczeństwa i ten mechanizm. Jakaś część wyborców, głównie Prawa i Sprawiedliwości, uwierzy, że jest to wina, że jest to wina Brukseli i być może podniesie się trochę takich eurosceptycznych komentarzy. Mam jednak wrażenie, że ponieważ tak wiele rzeczy na Brukselę jest zrzucanych przez Mateusza Morawieckiego, czy w ogóle szerzej rząd Prawa i Sprawiedliwości, że ten środkowy elektorat, o którym rozmawialiśmy na początku, może mieć kłopot z uwierzeniem w ten, jakby w uwierzeniem w te tłumaczenia i ostatecznie obarczyć konsekwencjami, inaczej obarczyć odpowiedzialnością za wzrost cen paliw, wzrost cen energii polityków Prawa i Sprawiedliwości, no i w konsekwencji zemścić się przy urnach wyborczych. To jeszcze na koniec zapytam o to, co robi opozycja. Pojawiły się znowu pomruki o tym, że można by przeprowadzić konstruktywne wotum nieufności. Pan uważa, że to jest, że jest tam jakiś cień realizmu w tych pomrukach? No, ja jestem, niestety powtarzam się, ale jak były pomysły na przegłosowanie jakichś konstruktywnych wotów nieufności jeszcze w czasach poprzedniej koalicji, zawsze mówiłem, liczymy do 231. No jakkolwiek bym nie liczył, to w dzisiejszym układzie nie da się tak policzyć posłów przeciwnych rządowi Prawa i Sprawiedliwości, żeby to dało 231. To znaczy ja to rozumiem, panie profesorze, tylko że pozycja Prawa i Sprawiedliwości, te sondaże, które są no, nie za dobre w tej chwili dla ugrupowania rządzącego, czy nie daje takiej szansy na to, że a jednak da się przyciągnąć tam kilku przestraszonych posłów Prawa i Sprawiedliwości, że oni nie znajdą tych miejsc na listach, no bo już nie będzie tylu miejsc w Sejmie dla nich, że nie dadzą się przeciągnąć w tej chwili na stronę opozycji? No tylko co potem, tak? To znaczy pamiętajmy, że nawet jeżeli przyjmiemy taki scenariusz teoretycznie oczekiwany przez analityków, czyli że mamy wybory, w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość zajmuje pierwsze miejsce, ma około 30%, ale pozostałe ugrupowania opozycyjne mają większość, która pozwala na stworzenie rządu. To już wtedy mamy do czynienia potencjalnie z rządem, w którym są Koalicja Obywatelska, konserwatywne PSL, takie nie do końca wiadomo, ale konserwatywny Hołownia i bardzo lewicowe ugrupowania składające się na lewicę plus lewicowi politycy, którzy są członkami Koalicji Obywatelskiej i oni będą musieli razem rządzić.
to nie będzie proste. A jeśli do tego dołożylibyśmy taką sytuację, w której ta akrobatyka polityczna miałaby być dokonywana jeszcze przy udziale banitów z Prawa i Sprawiedliwości, to mam poważne wrażenie, poważne obawy czy obiekcje co do efektywności działania takiego rządu. Z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego to nie byłoby takie złe rozwiązanie, bo 6-miesięczny rząd, który miałby duże, albo 9-miesięczny, który miałby duże kłopoty w rządzeniu, mógłby de facto umożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu powrót do władzy, bo Polacy zniesmaczeni tym, co się potencjalnie może dziać, mogą uznać, że jednak ten PiS nie był wcale taki zły. To jest trochę znowu 2007 rok i decyzja Donalda Tuska, żeby wówczas, mimo że wtedy były matematyczne szanse, nie godzić się na rząd mniejszościowy, na rząd właśnie opozycyjny wobec koalicji Prawa i Sprawiedliwości. Tuskowi oferowano poparcie wszystkich i tam była szansa na te 231. On uznał, moim zdaniem słusznie, że jemu się bardziej opłaca poczekać do wyborów. Ostatecznie one były wcześniej przeprowadzone, ale kwintesencją było to, że potem mieliśmy 8 lat Platformy Obywatelskiej. Profesor Olgierd Annusewicz był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję uprzejmie.